Na koniec zapytam o Eurowizję, bo wielu fanów oczywiście czeka na te pytania dotyczące nowego sezonu, bo poznaliśmy już pierwszą piosenkę, która będzie na przyszłorocznym konkursie. Czy ty umiałabyś, chciałabyś czwarty raz wejść do tej samej rzeki? To nie ta sama rzeka. Za każdym razem to jest inna rzeka i ja za każdym razem też jestem inna. To nieważne ile razy. Mhm. Ważne jest to, że mi to sprawia przyjemność, że ja próbuję swoich sił. Ja muszę mieć tą piosenkę, w którą ja uwierzę, że to jest to. Bo to jest konkurs piosenki, a nie artystów, o czym też wiele osób zapomina. Że to jest miks też. To prawda. Nie? Że ta piosenka musi się też fajnie spasować z człowiekiem i tu musi się jakaś taka kumulacja energii jakiejś fantastycznej wydarzyć. Ja czekam na tą piosenkę, żeby całą sobą ją poczuć i no... I pracuję nad tą piosenką. Na ten najbliższy Także sezon? Szykuję się, mam nadzieję, że zdążę ze zgłoszeniem, bo to wiesz jak to jest. Po poprzedniej Eurowizji ja mówię, dobra, to już tak się przygotujemy, zacieram że już w ogóle jedziemy. Wszystko będzie. Tak. I nagle, Jezus Maria, zbliża się ta data. To bardzo szybko leci. Więc to ten rok zleciał błyskawicznie i tak, i chcę próbować. Zdecydowanie, bo to jest moje marzenie. Ta scena jest moim marzeniem i jak nie czwarty, jak nie piąty będę dalej próbować. Ja powiedziałem o tym, że to jest konkurs piosenki, a nie artystów, dlatego że często jak są takie przewidywania albo rozmowy, kto powinien pojechać, kto nie powinien pojechać, to ludzie często wymieniają te największe nazwiska popularne w jakimś kraju. A to ostatecznie najważniejsze jest, by ten utwór był pasujący i był bardzo dobry, bo przecież artysta nawet najbardziej znany ze słabą piosenką, to nie jest to coś, co choćby pokona półfinały. A powiedz mi proszę, bo to zawsze mnie ciekawiło, czy było więcej prób niż trzy, kiedy ty wysyłałaś swoje zgłoszenia, bo niektóre te konkursy nie kończyły się otwartymi preselekcjami, tylko takim wyborem wewnętrznym. Tak, ja wysłałam chyba 2 lata temu Let Me Lie. I ta piosenka nie przeszła w ogóle jakby do tej dziesiątki się nie dostała. I to był taki ogromny zawód, bo ja uważam, że to jest taki utwór, którym moglibyśmy zawojować. My, bo ja już tak myślę w kategoriach Poland. Żeby cały kraj był zadowolony. Bardzo dobra kategoria. Bo myślę, że i ona miała w sobie ogromną moc i była takim wzrokowym pazurem. Tak. Ja się w tym też bardzo dobrze czułam i myślę, że to by była fajna konkurencja. Nie przeszła, nie została doceniona. Tak mi troszkę szkoda tej piosenki, bo mocny numer, ale nie ma co żałować. To było, to przeszło, to minęło. Jedziemy dalej, trzymamy kciuki za kolejną propozycję. Tak, i teraz myślimy do przodu. No dobrze, to myślę, że wszyscy fani Eurowizji będą bardzo zadowoleni z tego, o czym przed chwilą porozmawialiśmy. Pięknie Ci dziękuję. Miejcie dalej dobry czas, bo tu jeszcze zdjęcia trwają, a Państwa zapraszamy do kiosków. Nowy magazyn Viva prawdopodobnie już tam na Was czeka. No, pa!